Paweł Sołtys, dzień dobry, witam w pierwszym odcinku programu Fotel Prezesa, w którym będziemy Państwu pokazywać, jak pracują i kim są najlepsi polscy menedżerowie. Choć nie tylko menedżerowie, nasza kamera gościć będzie również w gabinetach ministrów, prezydentów. Wszystko okaże się w swoim czasie. Te niepozorne drzwi za moimi plecami to wejście do siedziby największego wirtualnego operatora komórkowego w Polsce. Wirtualnego, czyli takiego, który nie ma własnych masztów, przekaźników i całej infrastruktury, ale kupuje dostęp do tejże infrastruktury który u innych operatorów, samemu zaś sprzedając swoim klientom tylko usługi. Mowa oczywiście o Virgin Mobile, który w Polsce ma mniej więcej 500 000 klientów, a prezes Virgin Mobile, Grażyna Piotrowska-Oliwa, zaprosiła nas do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda jej biuro i jak wygląda jej praca. No to zobaczmy, jak wygląda jej fotel prezesa. Dzień dobry. Dzień dobry, Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile. Paweł Sołtys, Puls Biznesu. I widzę, że akcenty tutaj w biurze też biało-czerwone, jak barwy Pulsu Biznesu. Kolorystycznie, zgodnie z duchem i nastrojem marki. No i widzę też, że są różne rzeczy na ścianach i jest Sir Richard Branson, jeżeli dobrze rozpoznaję. Trudno, żeby jego nie było. A jaka jest historia tego plakatu? Jak on tu się pojawił? Pojawił się przy tym, jak firma była otwierana w 2012 roku. Wtedy był w Polsce i tak się też ten plakat razem z Sir Richardem pojawił. Gabinet prezesa tutaj na parterze, czy gdzieś indziej? Nie, gabinet prezesa jest w miejscu nietypowym. Możemy zobaczyć? Proszę bardzo, zapraszam. Jak to się stało, że Virgin Mobile jest w willi na warszawskim Mokotowie, a nie w pięknym szklanym biurowcu z windami? Byliśmy w Mordorze. Wyprowadzka nastąpiła w 2015 roku. Tu jest klimat, lepsze warunki, proszę bardzo, lepsze warunki pracy, wszyscy są bardziej zintegrowani. To nie jest szklany Mordor. Ale to też była decyzja ekonomiczna, że może mniejsze koszty utrzymania niż w takim biurowcu? Porównywalne. Natomiast bardziej chodzi o atmosferę pracy, o to, jak tu ludzie są w stanie ze sobą się fajnie komunikować i w tym miejscu jest dusza, a nie takie zupełnie bezosobowe biuro ze szkła i stali. Tu dopasowaliśmy wszystko do swoich potrzeb i do charakteru firmy. A więc jesteśmy w gabinecie. To jest biurko prezesa, bo tu jest jeszcze drugie za nami? To jest biurko prezesa, a jak wskazują buty stojące pod nimi. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jak wygląda fotel prezesa, skoro mamy już biurko prezesa. To proponuję przejść i go zobaczyć. A gdzie oparcie? Prezes nie potrzebuje oparcia, prezes potrzebuje podparcia. Ale to jest niestabilne. To wymaga pracy kręgosłupa, pracy mięśni, jest dostosowane do biurka. Czyli prezes musi mieć twardy kręgosłup. Prezes dobrze, żeby miał twardy kręgosłup, zdrowy kręgosłup i żeby potrafił zachować równowagę w każdej sytuacji. Co my tu mamy jeszcze na tym biurku? Widzę słoik miodu, czy to podżeranie jakieś w pracy? Nie, to jest miód szczęścia. Miła rzecz, słodkie. Zresztą od kolegi o nazwisku, który jest bardzo do miodu podobny, więc to takie. Rozumiem, że jest to wysoko postawiony menedżer znany w polskim świecie biznesu. Tak może być. Tak może być, coś takiego. A owca, co tu robi? Owca przyjechała ze mną z Nowej Zelandii i tak została. Przypomina wszystkim, że każdy ma w sobie coś z barana, tylko warto tego nie uzewnętrzniać. Ale owce chyba podążają jak wszyscy za tłumem, to... Ale... Takie mało prezesowskie chyba zwierzę, to powinien być lew albo... Ale to nie jest zwierzę prezesowskie, to jest taki towarzysz zespołu. Towarzysz zespołu, dobrze. No i widzę, że też są inne rzeczy tutaj. Obraz na ścianie, ładnie oprawiony i znajoma twarz. To nie jest moje ego i przerost ego na ścianie, tylko prezent od współpracowników 2 lata temu na moje urodziny. Hasło jak na pieczątkach, królowa jest tylko jedna, poszli za ciosem, stąd portret. Głowa jest moja, niekoronowana królowa, głowa jest moja, szaty zdobyczne. Czy jest jakieś szczególne miejsce w firmie, gdzie może, bo nie wiem, czy tutaj toczy się większość prezesowskiego życia i tutaj tylko pani. Drzwi mamy otwarte, jak będziemy wychodzić, to można zobaczyć, co na tych drzwiach jest napisane. Też przywieziony z Nowej Zelandii, bardzo charakterystyczny napis. A życie towarzyskie i biznesowe w przypadku firmy Virgin ma wiele wspólnego, więc zapraszam do miejsca, gdzie odbywa się większość dyskusji. Muzyka.
Czyli to jednak kuchnia jest miejscem, gdzie biznesowe wizje Virgin Mobile się opracowuje, tak? Zawsze. To wynika z kilku kwestii. Kawa, czyli paliwo dla mózgu, jak mówi młodzież. Druga rzecz, akurat ta kuchnia, mniejsza, bo jeszcze jest duża, taka imprezowa, piętro niżej. Kuchnia to jest miejsce, gdzie przecinają się wszystkie drogi, od kolegów z IT, a do zarządu też się tędy idzie, czy do finansów, marketing. Wszyscy muszą przez tą kuchnię w tym czy innym momencie przejść i większość dyskusji, takich roboczych oczywiście, odbywa się po prostu w tym naturalnym miejscu. Jak to się stało, że zostałaś szefem? Kiedy po raz pierwszy byłaś szefem? Szefem. Szefem. Nie licząc mojej działalności, znaczy założenia firmy, agencji artystycznej zaraz po studiach, to pierwszy raz szefem zostałam, jak skończyłam Krajową Szkołę Administracji Publicznej, poszłam do Ministerstwa Skarbu i byłam naczelnikiem, miałam w zespole 6 osób. Fajnie. I czym to się różni od bycia nie szefem? Tym, że to szef mówi, co ma być zrobione innym. I patrzy, tak czeka, czy to zostanie zrobione, jak szybko i w jaki sposób, a nie być samemu tak gdzieś wykonawcą. Zawsze byłam po tej stronie jednak bardziej kreatywnej, operacyjnej i jak to mawiają przyjaciele, zawsze lubiłam większe konstrukcje i większe poletko do obróbki. Wydaje się, że trzeba być... Chyba troszeczkę mieć męskie cechy charakteru, żeby być szefem, bo to jednak jest mimo wszystko męski świat. Miałaś z tym problem? Nie. Dopóki byłam cały czas w firmie prywatnej, bo jednak nawet w Ministerstwie Skarbu przez 3 lata w administracji nigdy nie miałam problemu z tym, że jestem kobietą, nie staram się wyglądać jak nie kobieta. Mam twardy charakter, ale też jestem uprzejmym człowiekiem na co dzień. I z tym nigdy nie miałam, przez wiele lat w Telekomunikacji Polskiej czy Orange'u, nigdy nie miałam problemu. Problem z tym, że z kwestią, czy menedżer w ogóle, czy kobieta może być menedżerem i takie wyciąganie właśnie, wykształcenie, albo w ogóle chodzi, bo ma szpilki, albo w ogóle nie chodzi w worku, albo ma blond włosy, a powinna pewnie mieć siwe i najlepiej perukę, a pewnie być łysa. To się zaczęło wtedy, jak poszłam do Orlenu, czyli spółki państwowe. A gdybyśmy cofnęli się w czasie do tych czasów, kiedy byłaś jeszcze początkującym szefem, przypomniesz sobie jakieś swoje błędy albo takie nauczki, które trochę zweryfikowały twoje podejście do tego, jak to jest siedzieć w fotelu prezesa, dyrektora, naczelnika wydziału? Pierwsza i najważniejsza, że trzeba dobierać sobie ludzi, na których można polegać. Każdy ma prawo do błędów, to jest zupełnie co innego. Natomiast nie można zrobić wszystkiego samemu. Ja jestem perfekcjonistą i najlepiej bym robiła wszystko, co by tylko można było robić. A tak się po prostu nie da i wielu menedżerów popełnia albo taki błąd, że próbują po prostu robić wszystko za wszystkich, wszystko kontrolować, tak się nie da. A po drugiej stronie jest też tak, że właściwie to jak już dobiorę menedżerów, to już nie kontroluję niczego, bo to się samo zrobi. To też tak nie. Trudno jest znaleźć ten złoty środek. Dzięki za spotkanie, nie zabieramy więcej czasu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, nawzajem.